mamy godzinę 12:30. Nie wiem, czy zdążymy, ale próbujemy wyjść na wschód słońca na Śnieżkę. Mamy. Bogusia nas zaprosiła, tutaj przyjechaliśmy do stajni Gostar. W ogóle kozy są wybredne. One są w sumie wielkości Hanusia. Ale powiem wam, jesteśmy tak zmęczeni, a Damian też w ogóle, że wszystko to wypakować i spać w cholerę. Wróciliśmy, jak widzicie, żyjemy cali i zdrowi z wypraw górskich. Jak takie, wiecie, duże transformatory olejowe. I z nimi jedziemy do Hiszpanii, do miejsca... Korki, koreczki. Ledwo co przyjechaliśmy, zdążył mi tylko powyciągać rzeczy, a i tak nie wszystkie, i wjeżdżamy i ładujemy. Ja nie. Jakiej ilości? To ja zrobię raz, a porządnie. No tak, no dlatego mówię. Patrzcie, drodzy państwo, Andziulka moja, tutaj zobaczcie, jaka kolacyjka. A co, widzicie, że tam fajna góra jest? Taka w sam raz do wejścia. Nie, no tak! Stoj! Jest godzina 13, równo, no dwie po. Mamy jechać, bo do 14 jest załadunek, 39 km. Dobra, lecimy według TomTom'a jednak 50 km, 54 dokładnie, także zobaczymy, ciśniemy. No do 14, o 14 my firmę zamykamy, będziemy 13:45, także zobaczymy. Stary chyba kolejowy ten wiadukt. Chyba, ja, albo nie wiem co. Ciekawe, może będzie jakaś ładna trasa tutaj. Dobra, pojechaliśmy z Kurutem, mastering się z Kurutem, bo zobaczcie, która godzina, 13:30, kurczę, dojeżdżamy do załadunku, zaraz się wszystko okaże, czy Hiszpanie będą łaskawi i nas załadują, czy jednak stwierdzą, że im się już nie chce. Nie tu, następny. Kuźwa, jaka droga. Trochę polem, trochę asfaltem, ale dojeżdżamy do załadunku. Ale dobrze oznakowany, nie? Przynajmniej, to dobra, najważniejsze. To no 25 metrów tam. No tam, tam i tam, dobra. Faktycznie, ale patrz, co chwilę są znaki. No i bardzo dobrze. Brama jeszcze otwarta. Na karga, dyskarga. Zobaczymy. Kurwa, powoli trzeba, bo dajcie spokój. Na pusto to sobie jadę. Póki co. No i tam.
zaczynamy nierówną walkę transportową. No, stoimy ogólnie na urniecie, na tankowaniu. Tam jakieś dwa Litex się tankują, tutaj Diana z Krzysiem sobie śpią. Z tyłu Andzia sobie śpi, nie widać. No, a ja zaczynam pierwszy. I tak to wygląda. 1161 km jeszcze do celu. No i jedziemy. No, te śniadanko, powiem wam, wygląda ładnie. Jeszcze wschód słońca jest. Proszę bardzo, jeszcze jajeczka parują. Do tego tortilki są z wędlinką i z keczupem i ze serem. No, 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 no. Jeszcze wyładować, załadować, czy na bazę zajechać? Tak. Tam? Nie wiem. Tam chyba. Tam? Też jestem niedaleko w okolicach, bo on w Białymstoku jest. Włączę baryki, tu zjeżdżę od razu. Jestem i też myślałem, że się złapiemy, ale to nie ma szans. No, ale po 3 latach pierwszy raz w Polsce jest. No to mówię, to wszystko kosztuje, jeszcze wszystko widać, mu się prawie o rok przedłużyło. To są dziesiątki tysięcy, no to jest... Tylko, że on to kierował się tylko pod kątem, że kierowcą, no nie? A tak zwiedzać może... Dobra, idę zobaczyć, co to się odjebało. No, tył, tu, lewa strona. Na samym końcu. Chyba to ta, co była przetarta, kurwa. Wiedziałem, bo mówiliśmy, że na pierwsza jedna. Czekaj, czekaj, weź od razu. Dobra, stało się coś, czego bardzo nie lubię. Czyli jak zwykle 24 tony załadowane i zmieniamy. To jest ta opona, co kiedyś w niej wentyl wystrzelił, więc ona już była zjechana. No nic, trzeba zmieniać. To nie mają kiedy strzelać, nie? To, że zawsze nam ostatnio strzelałem, jak mamy 24 tony, to jeszcze strzeliło, jak podgrzałem pierogi, żebyśmy zjedli teraz biedne dwa nieboraki, jedzą zimne pierogi. Bo nie ma sensu ich po raz drugi przygrzewać, bo już są w cebulkach odtoczone. No, już są podsmażone, wiecie, no to tak. No, 10 razy te same podsmażać, tak nie bardzo. Zjemy jedną porcję zimnych na pół i pieroga. Drugą porcję ciepłych na pół zjemy. Masakra. Ogólnie jak zmienialiśmy koło, to jeszcze nam pizło, wygięło się mocowanie poduszki, jak podnosiłem. I tak troszeczkę mam obawy, czy to wytrzyma, zwłaszcza przy takich tonach. No zobaczymy. No lipa. Lipa. Wiem, że jak dojedziemy na miejsce na autohopa, to dokręcę jeszcze śruby. Tak na zicher, żeby już były. No i trzeba będzie pójść się wykąpać, bo jesteśmy spoceni, brudni. Mieliśmy trening zrobić. Ja miałem iść w ogóle do sklepu. Poszedłem i do sklepu, i trening żeśmy zrobili. Dobrze, że się przez to na rozładunek nie spóźnimy, bo rozładunek jutro dopiero. To dobrze, że ja biletu nie kupowałam do Rulantiki, bo będziemy stali pod Rulantiką i mieliśmy w głowie, żeby sobie kupić bilet wieczorny od 19 do 22 czy 3? Drugiej. Drugiej. Ale mówiliśmy. Ale bym płakała! Ale,
ale mówiliśmy, bo to jest ta sama opona, co jakiś czas temu, parę miesięcy temu nam wentyl odpadł. I ona była zjechana, bo no to nagle spierdziliło powietrze i przemieliło trochę tą oponę. Ja byłem zdziwiony, że na warsztacie ją założyli dalej. Tylko wentyl zmienili i ja powiedziałem do Andzi, że to będzie pierwsza opona, która strzeli w całym zestawie. No i to była pierwsza opona, która strzeliła w całym zestawie. Bo żadnej innej. Przynajmniej teraz w tej trasie, bo to nawet nie ma co założyć. Moi mili Państwo, dojeżdżamy do miejsca rozładunku. Jesteśmy w Ettenheim. Blisko. Mi się to podobają, te kosiarki z opierdzielami. Blisko Rulantiki jesteśmy. Jezu, jak dobrze, że wczoraj nie kupowaliśmy. Chcieliśmy iść na wieczór do Rulantiki, bo tam są takie bilety wieczorne, wiecie, od godziny chyba 19. Tak, od 19 do 22. 3 godzinne. I chcieliśmy na te 3 godziny iść, a my przyjechaliśmy na miejsce przez tą oponę o godzinie 20:30 chyba. Mhm. Coś takiego było, więc wydalibyśmy 60 euro i by się okazało, bo to chyba 30 euro te bilety, z tego co pamiętam, kosztują 33. 30 w normalne dni, a 33 chyba w weekendy, nie wiem. Więc mielibyśmy niezły problem, mielibyśmy niezłą przykrość i niezłe pieniądze wydane w błoto, nie? Dobra, drodzy Państwo, pan magicznie zagwizdał. Na A15 mamy jechać. A to śmiesznie tak, bo stoisz na wprost cieciówki, no i pan wychodzi i pokazuje na przykład A15 albo co. Palcem jeszcze pokazuję. I palcem na ciebie. Pokazujesz to na ciebie. Ty masz jechać! Ty na 15! Dasz radę, kur! Ja śmiesznie, ale gość w porządku, nie? No. Firma też w porządku, także jedziemy się rozładować. W ogóle powiedzcie mi, powiecie, bo jestem na świeżo, to ja tak jak jestem na świeżo, to mogę z wami porozmawiać. Dlaczego? Wrzuciłam teraz... W ogóle, Damian, ty mówiłeś wczoraj a propos tej opony? Co to była za opona? Co to pisło? Nie pamiętam, czy mówiliśmy, czy... Nie wiem, czy Damian mówił, czy nie, no ale generalnie to jest ta sama opona, z której nam wypadł wentyl. My w lutym. Tam wam się wyświetlają te zdjęcia teraz. I wtedy ją przemieliło trochę. I wtedy ją trochę przemieliło, bo zanim, wiecie, dojechaliśmy, to zeszło powietrze od razu i zanim dojechaliśmy, no to ją troszeczkę przemieliło i my się bardzo zdziwiliśmy, że firma nam założyła tą samą oponę, tylko wentyl taki wielki, wiecie, wmontowali, nie? Nowy. A, to będzie z rampy? Nie wiem, A10, no to jest już na przykład gwiazd, więc zaraz zobaczymy. Aha. No i kuźwa, teraz oczywiście pierwsze co, krawężnik był. Nieważne, że tą oponę już wcześniej zmieliło, no ale krawężnik był. No i nie ma dyskusji ogólnie z ludźmi, nie? Albo na przykład bolą mnie plecy dzisiaj, bo się naszarpałam, naodkręcałam. Wspólnie. Przecież, żeś wczoraj odkręcała śruby wszystkie, zluzowywałaś tym kluczem planetarnym i starałaś się... Te, które nie były tak za nisko, nie? Bo no, cztery zostały. Starałaś się wytargać zapas, a ja w tym czasie walczyłem, żeby podnieść lewarek, bo to też nie jest takie hop-siup, kurwa, jak masz 24 tony załadowane i ten lewarek, kurwa, stęka, prycha, strzela, kurwa, ty podnieść nie możesz całego, w ogóle ośki do góry, nie? Tak, i wiecie, i wspólnie wymienialiśmy. No i pytanie, Damian wymieniał czy serwis? Możesz... Tak jakby mnie w ogóle w tej ciężarówce nie było, jakby plecy mnie za darmo dzisiaj bolą. Tak, źle spałaś. Źle spałam po prostu, no. Dyskryminacja! Kurwa mać. No. Z rampy. Z rampy? A13, chociaż to ja nie wiem, czy to można rampę nazwać. To wcofujesz. A, wcofujesz na hale i... No ale chociaż tak nie, tyłem chyba. Będziemy mieli rampę chyba. Tak, ale mamy rampę. Dlatego kazał pasy pościągać. No. A tu rampeczka. No to bardzo ładnie, prawilnie. Tak dzisiaj na ten kręgosłup nasz to w sumie bardzo dobrze. No, w sam raz. No. Dobra, robaczki, wróciliśmy na Autohofa, naszego w sumie ulubionego ze względu na tą Rulantikę. I bierzemy sobie reklamów. Nie, trzeba zdjąć z tego ciepło. Ale to wrócimy. Jeszcze nie ma tak mocno słońca. I idziemy sobie teraz do sklepiku zrobić szybkie zakupy, bo już nam się pokończyły chlebki, warzywka.
My to tak co 3-4 dni robimy zakupki, nie? No raz w tygodniu staramy się. Świeża warzywka, tak, chlebek. Mam tam listę zrobioną, bo już patrzyłam, co jest, co nie ma, także idziemy. Dobra, zakupy zrobione. I jedziemy. Jedziemy do Frankfurtu. Jedziemy załadować no te takie skrzynie elektryczne, co nieraz ładowaliśmy, chociaż dawno już żeśmy tego nie ładowali. A gdzie z tym będziemy jechać, tego jeszcze nie wiemy. Mamy 240 km do Frankfurtu. Andziel, ty proszę bardzo, na szybkości sielanko przygotowała. Pokaż tam proszę bardzo. Wodę byś mi zakrył, bo mi się powylewa. Wrzucił tutaj lód i muszynę. No i to jest niewątpliwy plus posiadania zamrażarki. Możesz sobie zrobić picie z lodem. No. Tutaj jest przygotowane, żeby zrobić na obiad już mieszankę wiosenną z kurczakiem i ze śmietaną. Tutaj jest moja porcja, a tu jest Damiana, tak trochę nie po kolei, ale no. Zaraz to wszystko tutaj ogarnę. Jak zwykle humusik, jak zwykle kabanoski, jak zwykle warzywka do tego i napój proteinowy. Ja mam taki mały bananowy, a Damian ma... Większy, ale też bananowy. Też bananowy, ale większy. No. Dobra, jesteśmy załadowani, jesteśmy najedzeni. Z tego wszystkiego nawet nie zrobiłem nagrania, co Andzia zrobiła. Andzia dzisiaj zrobiła tak. Przyjechaliśmy na załadunek, Andzia zgrała zdjęcia z aparatu na telefon. Co chwilę musiała ten telefon, w sensie odłączać, podłączać czytnik, bo tyle było zdjęć, że co chwilę przerywało przesyłanie. 1300 prawie, no. Ze wszystkich tam... To nie tylko ze Śnieżki. Nie, to tam też wcześniej były jeszcze konie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie zrobiła po swojemu swoją wariację na temat potrawki z kurczaka, czyli kurczaka takiego w sosie śmietanowym z warzywkami. Bardzo dobre to było i do tego kaszę jeszcze zrobiła. No, ale to zdjęcie wam się wyświetli, bo mówię, ja tego nie z tego wszystkiego nie nagrałem. W międzyczasie jeszcze przylatywała do mnie na załadunek, tam żeby pasy pospinać, deski pozakładać i mi pomóc. I... Jedziemy do Portugalii, mamy 2278 km, ale gdzie to wam nie powiem, bo nazwa jest przedziwna. Gdzieś tam nad Lizboną mamy rozładunek w poniedziałek. I co wam powiem? Śmieszą mnie coraz bardziej, bo tak na świeżo Andzia stwierdziła, że będziemy poruszać tematy, które nas nurtują. Po pierwsze... Nie nurtują, tylko które są... Gdzieś tam czasami się pojawiają, tak w ramach ciekawostki. No, więc po pierwsze stwierdzamy, że chyba naprawdę przestaniemy odpisywać randomowym ludziom, którzy do nas piszą. Bo człowiek z grzeszności po prostu odpisywał praktycznie każdemu. I chyba trzeba przestać, bo co niektórzy ludzie to naprawdę już później z byle pierdołami, jakieś memy wysyłają, nie wiadomo co. I my mamy codziennie 50 plus wiadomości, nie? Co tutaj się dzieje. Zaraz się pizną. Teraz się zastanawiam, kto ma pierwszy jechać, bo obydwaj no, wjechali. Z Tesli, następna rozmarzona. No, w każdym bądź razie mamy codziennie 50 i więcej wiadomości z pierdołami tak naprawdę. I nie ogarniamy, po prostu wiedziemy od... No, mamy naprawdę bardzo dużo roboty, zresztą sami widzicie, nie? No. Ja nawet mam filmów nie robię, teraz zrobiłam dwa długie. Teraz już pewnie ten to jest czwarty, ja tak. Nie wiem. Ale ja po prostu nie mam fizycznie siły, mocy przerobowej ani czasu, bo jadę tu w międzyczasie żarcie, jeszcze nawet nie ćwiczyłam, nie? Przez to, że jest tyle nagromadzonego tego wszystkiego, te media i tak dalej. Tak, i tak dochodzimy do wniosku. Druga sprawa to jest to właśnie, bo zaraz powiem, do jakich wniosków dochodzimy. Druga sprawa to jest to, że wczoraj mieliśmy wystrzał. Dzisiaj Andzia na relację wrzuciła ten wystrzał, w międzyczasie ja tam jeszcze odpisałem paru osobom, bo jak to się stało, co to się stało, że wystrzał, tam tłumaczyłem, że to jest opona, która wcześniej już tam ten wentyl odpadł, no ale to już wam też wczoraj mówiłem. I Andzia później zrobiła, żeby już nie odpisywać każdemu, po prostu wrzuciła wytłumaczenie, że to jest opona, które tam na relację, gdzie w lutym po prostu też odpadł wentyl, zmieliło ją, ale mimo wszystko i tak nam ją dalej założyli i po prostu strzeliła, bo ona już była gdzieś tam uszkodzona. To i tak znajdą się kuźwa, którzy wiedzą lepiej,
że to nie jest wystrzał, bo tak nie wygląda opona po wystrzale. To jest uszkodzenie mechaniczne. Tak, na autostradzie, kurwa, uszkodzenie mechaniczne. To ten wybuch, co słyszeliście, to mechanicznie po prostu, wiecie, Francuz albo Niemiec podjechał, jak... Tak. Nieważne, że my całą drogę praktycznie non-stop jechaliśmy dwoma pasami, bo to były autostrady, landówki non-stop praktycznie dwupasmowe, rzadko gdzie była jakakolwiek miejscowość i nie było możliwości, żeby gdziekolwiek ją mechanicznie ustawić. No właśnie. Ale to jest uszkodzenie mechaniczne. Ja w swoim życiu nie jeden wystrzał miałem i nigdy nie miałem tak, żeby cokolwiek rozwaliło. Nigdy mi nie urwało nadkola, nigdy mi nie urwało żadnej skrzynki, nie uszkodziło czegokolwiek, przewodów. To, że tobie nie urwało, to akurat wiesz, gadasz pierdoły, bo wiesz... Ja wiem, bo wiele razy tak się dzieje, ale chodzi mi o to, że mi nigdy nie zmieliło opony. No i tej opony też nie zmieliło, bo wczoraj jak tylko strzeliło, to Andzia od razu zaczęła hamować, zjechała powoli na awaryjny i dosłownie 100 metrów od tego, jak opona strzeliła, mieliśmy SOS, gdzie mogliśmy sobie w spokoju wymienić. Także nie zdążyło po prostu zmielić. No właśnie. Nawet jak ściągaliśmy tą oponę, to dużo tych odpadów tej zmielonej gumy nie wyleciało tak naprawdę z felgi. Więc nie rozumiem, po co te komentarze. I dochodzę do wniosku, Andrzej, zresztą też, że nie dziwimy się, że ludzie, ci, którzy tworzą w mediach, więcej lub mniej, zaczynają z tych mediów odchodzić, bo już mam dosyć tego użerania się, bo cokolwiek człowiek nie zrobi, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mądrzejsi, zawsze znajdą się ludzie, którzy skrytykują cokolwiek by się zrobił, po prostu ludziom już się nie chce tworzyć. I w ogóle się nie dziwię. I Andzia ostatnio stwierdziła, że my też byśmy już dawno te media piźli w kąt i zajęli się sobą, wiedli normalne, spokojne życie. Wzięłabym w końcu książki sobie poczytała. Tak. Ale Andzia to robi po coś. Po to, że jak skończymy jeździć, jak zajmiemy się hodowlą, będziemy mieli zwierzęta, to mamy reklamę. Po prostu. Bo za taką reklamę, na przykład tak jak na YouTubie, mamy 40 tysięcy, na TikToku 70 prawie tysięcy, na Facebooku ponad 80 tysięcy. Za taką reklamę płaci się naprawdę krocie. Tak. Więc ja mam po prostu reklamę darmową, mam bardzo dobry start. Później w hodowli, na przykład w biznesie, bo gdzieś to dalej pójdzie, nie? No. Także tak to wygląda. Ludzie sobie dalej będą gadać, a my dalej będziemy robić swoje i teraz będziemy jechać do 5.30. Dzień dobry, pauza, dzień we Francji, to tak naprawdę... męczarnia w sumie o tej porze roku, w sensie no będąc w kabinie, bo stanęliśmy o 5.30, w tej chwili jest 35 stopni, coś tam, wiaterek się ruszył, jakieś chmury nagania, może coś zaraz spadnie, a stoimy jeszcze, mimo że pauza się zaraz kończy, no bo jest ten bezsensowny wakacyjny zakaz, kiedy my musimy się kisić w puszkach zamiast sobie swobodnie jechać, no ale to nic, Andzia tam też byśmy troszeczkę gdzie indziej stanęli, ale ja mam od cholery roboty. Tak. Więc niestety nie ma zwiedzania, jest robota. Andzia tam walczy ze zdjęciami, a... Ze zdjęciami, z filmami. Ze wszystkim. Też żeście się dopominali na przykład o te pozdrowienia, nie? Kurde, uwierzcie mi, że ja nie jestem w stanie po prostu, widzicie, nawet teraz nie zwiedzamy, tylko... Tylko porządek robisz we wszystkim. No porządek, no działam po kolei, nie? No. No, a ja podgrzałem, w międzyczasie ugotowałem ziemniaczki, podgrzałem tą wczorajszą potrawkę z kurczaka, co Andzia zrobiła, proszę bardzo. Może moja porcja nie wygląda, bo ja po prostu sobie przechyliłem z patelni i tą potrawkę tutaj do ziemniaczków dodałem. O, to jest proszę bardzo Andzi porcyjka, o, i smacznego. Jedz póki ciepło, proszę cię. Dobra, moi drodzy, jeszcze 2 godziny zakazu mamy, bo mamy godzinę 17, a zakaz wakacyjny, bez sensu zakaz, jest do 19, tak, czyli że osobówki mogą jeździć, a ciężarówki mają stać w tym piekarniku, w którym swoją drogą, przez którego swoją drogą łeb mnie niesamowicie boli, bo mieliśmy odpaloną klimatyzację, ale nic to nie dało i tak jak wam kiedyś pokazywałam, dotąd tak jest gorąco, a odtąd jest tak, że mdlejesz, nie? Mimo odpalenia klimatyzacji. Teraz fajnie, ale szkoda, że dopiero teraz, jak widzicie, ładne chmury są. Bo cały dzień nie było ani jednej chmurki. Grzało, była patelnia ponad 30 stopni, więc... 35, no więc była tragedia. I wyjeżdżamy wcześniej, bo ja mam plan. Już znacie ten plan, nie? W sensie, jak ja mówię, ja mam plan, to
Mamy dwie opcje. Mamy opcję zwiedzania Salamanki, w której byliśmy w czasach covidowych, kiedy ta Salamanka jeszcze... No tam było wszystko pozamykane. Połaziliśmy, tam było naprawdę ładnie, ale to było wymarłe miasto, więc... Wtedy też zimno było, a teraz fajnie by było w takim ciepłym miesiącu, gdzie ta Salamanka żyje, się tam przejść, pochodzić. Ale bardziej zależy mi na tym, gdzie będzie ciężej nam dojechać, bo jest dalej. I gdzie będzie ciężej nam to w ogóle zrealizować, bo zależy mi na tym, żeby zrobić szczyt portugalski. Sierra... Nie pamiętam, na pewno będziecie widzieć, jeżeli nam się uda. Jest to szczyt prawie 2000, 1993. Ale to jest ciekawy szczyt. Teoretycznie my tam wejdziemy pieszo i mamy 17 km w jedną stronę. W jedną stronę. Chcemy tam wejść na zachód słońca, bo tam dojedziemy. Teraz pokazuję na miejscu, że będziemy o której? O 12. O kurwa, ale się błysło. Ale rozchodzi mi się o to, że tam byśmy dojechali rano. Tam kursują autobusy, ale ostatni autobus kursuje chyba o 10. I u góry jest sklep. I restauracja. I piękne jeziora. Naprawdę ładnie tam jest. My byśmy woleli wejść pieszo, ale jeżeli bardzo późno tam dojedziemy i jeżeli da się dojechać, to dojedziemy te 17 km, a potem już sobie zejdziemy pieszo. To zawsze jest takie, no żeby był wilk syty i owca cała, wolałabym wejść i zejść, żeby mieć, wiecie, to satysfakcję, nie? Ale chciałabym bardzo tam do tego sklepu, bo tam pewnie magnesy by były, coś, a ten sklep jest do 20, więc nie wiem, czy byśmy zdążyli do 20. Generalnie chcemy tam wejść na zachód i w nocy zejść. Ja wiem, to jest... Dla niektórych osób to jest coś takiego... No jak na zachód w nocy wracać tyle kilometrów na pieszo, ale dla nas to by było coś przyjemnego. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, na pewno na bieżąco będziemy Wam dawać znać, jak wygląda sytuacja drogowa i czy nas teraz tłup zatrzymają, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Niech sobie nie robią jaj. No, powiem Wam, warunki fantastyczne. Szarpie nam niesamowicie, są mocne podmuchy wiatru dolowego. No i czasami dość mocno pierdzielnie. Chociaż nie widać, bo te chmury jakieś takie jasne są, ale nieraz po prostu pierdolnie błyskawica i to tak konkretnie. No, ale to się cały dzień na to zanosiło, nie? Szkoda tylko, że cały dzień tego nie było, bo by na pewno była ulga, jak by człowiek się wyspał normalnie, a nie teraz z bólem głowy jechał. O, z 33 20 stopni, no właśnie. Powiem, drodzy Państwo, jak mówiłam, że wieje, to nie sądziłam, że aż tak grubo wieje, że aż tak połamało drzewo i to drzewo jest i po jednej, i po drugiej stronie. Grubo, nie? Na szczęście przeszło, już daje nam spokój pogoda, póki co. Moi mili Państwo, zjechaliśmy na tankowanie i się okazało, że jest 5 Litexów. 3 się tankują, 2 stoją, tak? Czy nie? 2 śpią, tak. 2 śpią. No, tutaj jeden śpi. Tutaj Ania z Darkiem jest. I jeszcze druga taka sympatyczna para, którzyśmy dopiero poznali. No. No. I jedziemy. Oni jadą, my jedziemy. Wszyscy jadą. Wszyscy jadą, tak. A jeszcze muszę Wam pokazać, że Darek oczywiście nam tutaj Fanty przyniósł. Zobaczcie, ile cukierasów. To na tą naszą dietę teraz. O, to jakieś fajne te żelusie. No to Darek jest oczy skupuj. Żelusie. Tu też żelusie różne. O, zozole niebieskie. To mogłoby być dobre.
Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy ze słonecznej, gorącej Portugalii. Andzia wam tam wczoraj nakreślała ambitny plan wejścia. Ja nie wiem, nakreślała? Chyba mówiła, że... bo ty masz plan. Ale co dokładnie to nie powiedziałaś. W sensie w głowie było, żeby wejść na szczyt. Tutaj jest, był po drodze taki niecały 2000, 1993 dokładnie. No ale ja nie jestem w stanie tam wejść, w sensie gdzieś jakąś bakterię chyba złapałem i mam taką jelitówkę delikatnie. Dobrze, że tylko... Łap mi się wysypał. Tak, dobrze, że tylko tą jedną stroną mnie nie dwoma. No i w takim stanie to ja 17 km w jedną stronę wejścia na szczyt to jest duże wyzwanie, jak człowiek jest w pełni sprawny w naszej kondycji obecnej, a co dopiero jak teraz jestem osłabiony. Ledwo sprawny, osłabiony, to by było nie do zrobienia wręcz, nie? Także jedziemy dalej, za chwilę... Jak mogłeś? To nie było specjalnie. Na swoje usprawiedliwienie powiem, że to się ciągnie już parę dni. No. Ale już myślałam, że jest lepiej, a tu budzi się i mówi do mnie, że jest, że brzuch go boli, że jest gorzej. A wiecie, my jesteśmy szaleni, ale nie... Nie głupi. Ale nie głupi, nie odpowiedzialni, więc wiemy, że w góry to trzeba być w pełni zdrowym, żeby się wybierać, więc jedziemy dalej. Mamy jeszcze 4 km do naszego miejsca docelowego. Jeżo, żebyśmy mieli siedzieć na dupie, nie? Nie, po prostu po drodze, no dwie miejscowości są do wyboru, jedna po drugiej tak naprawdę, ale stajemy w pierwszej. Idziemy sobie na taki delikatny spacer, staniemy teraz, ja zrobię śniadanko, gdzie tam przyszykuje się i pójdziemy sobie, bo jest Narodowe Muzeum Kolei w Portugalii, jedno z wielu, z takiej sieci jakby muzeów, które są w Portugalii, bo sprawdziłem na stronie, więc sobie pójdziemy, zobaczymy, jak wyglądała kolej na przestrzeni lat w Portugalii. Druga to... Tak samo jak i teraz. Nie, żebym tam ten, ale możeśmy podróżowali. No tak, tak, no i można, co? We Włoszech były bardziej rozwalone pociągi. Tak, no, to fakt. Tam by w sumie nie mieli co do muzeum dać. Tak, bo wszystko jeszcze jeździ. No, także za 4 km stajemy. No, takim zadupiu, jak to my lubimy stawać na zadupiu. W Portugalii bardziej się bezpiecznie czujemy na takich zadupiach. I mówię, i pójdziemy sobie do Muzeum Kolei, później sobie pospacerujemy jeszcze. Do wyboru było Muzeum Kolei i zamek, szczerze mówiąc. No. Mi zamek bardziej leży, ale tam oprócz zamku nic nie ma. No. To jest większe miasteczko, to pierwsze. No. No nie. Znaczy one są podobne, no ale na zamek... Nie, no tam jest mniejsze o wiele. Tam jest malutkie miasteczko, to co pokazywałeś. No bo tam na zamek wejdziesz, wyjdziesz, to by było na tyle, nie? No, a tu wejdziesz do Muzeum Kolei, wyjdziesz i to by było na tyle. No ale pospacerujesz sobie po muzeum. A tam po ten ogrodzie rusza. No to... Albo po zamku. No, to jest 1H, nie wiem. Właśnie. Naprawdę nie wiem. No i parkujemy, proszę bardzo. Termotrafik tutaj stoi. W ogóle ile tutaj ciężarówek stoi? Masakra, jedna za drugą tak naprawdę. Ale żeśmy trafili takie na uboczu, panie. No, elegancko. Andzia, proszę, cofała tutaj z głównej drogi, zarąbiście. I od razu w miejsce. Tak, no bo... Zajebiste. Ale co, do samego końca, czy...? Nie, no tak troszeczkę luzu zostaw, wrażę, jakby się osobówek tutaj nawaliło. O, i proszę bardzo, żelazo zostawione. Tutaj proszę bardzo. Turystka. Miało być 2000. Jest 2000 miasto. Nie no, może więcej mieszkańców. No i idziemy sobie, bo dlaczego by nie? Tutaj proszę bardzo, mamy market, idziemy do toalety. W ogóle ile ciężarówek tu jest tutaj na tej przemysłówce? Ja myślałem, że będziemy jedyni, a tu kurde dobrze, że to miejsce było, bo tak tu ciężko było miejsce znaleźć, nie? Masakra. I dobra, proszę bardzo, drodzy Państwo, dotarliśmy do Muzeum Kolei i zaraz idziemy zobaczyć, co tam dają. Ale powiem Wam, upał jest tak tragiczny, nie? Nazwa dobrze, jest wygodą. Troszeczkę wiatru, no, ale tutaj od tego betonu, tego wszystkiego to nie, masakra, nie? Nie, da się nie? 100 km zrobić. No. Zawsze może i by się dało, ale głowa boli. No. Thank you.
Dobra, kochani, naprawdę bardzo fajne muzeum. Niepozorne, bo na początku się wchodzi i tak naprawdę jest malutki budynek, ale później się przechodzi między kilkoma innymi budynkami i już się robi fajnie. Cena śmieszna, bo 6 euro tak naprawdę za jedną osobę. Za takie duże muzeum nieraz się płaciło więcej, a nic nie było, nie? Tak. A tutaj było fajnie, bo i można było do paru wagonów wejść, czy tam do lokomotywy zobaczyć sobie, jak to w środku było usiąść. Także... ciekawe, bardzo fajnie skonstruowane, jest gdzie chodzić. Tak, fajne, fajne, polecamy. A teraz idziemy do stacji Burger. Tematycznie. Tak. Znaleźliśmy tutaj restaurację, która się nazywa Stacja Burger. Więc idziemy tam tak. Po prostu. Kolejna stacja na dzisiejszej trasie. Tak. O, idziemy, proszę bardzo. Katory nas prowadzą do burgera. Lodówka? Google. Ciepło. Masakrycznie ciepło. O, tam byliśmy. O i zobaczcie, tak się z góry prezentuje muzeum, bo teraz przechodzimy nad turami. Tam jest pierwszy budynek, tutaj jest ten drugi, co widzieliście, gdzie są poustawiane parowozy stare. I tam jest trzeci budynek. Naprawdę bardzo fajne. A tu proszę bardzo. Jeszcze jest tam czwarty, tak jakby, no jak to się nazywało? A, że konserwacja, tak? Mhm. No. Tak, no wagon restauracyjny, ale fajny, bo tam była kuchenka mikrofalowa, więc możesz sobie usiąść, podgrzać coś i zjeść. To jest na sprzedaż, czy czemu to tak tutaj jest wszystko wypchane? Nie wiem. O, jeszcze tu są. Ktoś może kolekcjonuje i może kiedyś miał odnawiać, ale jednak się rozmyślał. Moi drodzy, przyszliśmy i jest zamknięte. Mimo, że jest napisane, że jest otwarte. W goglu w sensie. Andzia jeszcze z nadzieją patrzy, że ktoś może otworzy. Chodź Andzia, nikt nie otworzy. W dupie mają, poszli na przerwę. Ktoś tu jest. To jest jak z archiwum X mózgi wyżera. Weź? Tak. Dobra moi drodzy, tak żeśmy jeszcze nigdy nie jedli, poszliśmy do Pingodoczy, czyli do Biedronki. I kupiliśmy sobie dwa udka z kurczaka, takie na ciepło, do tego bułeczki, wodę. I Andzia wzięła jakieś to Rismos de Rizol, czy coś tam, co to jest w ogóle? Takie coś to wygląda.
Produkt otrzymywany poprzez roztopione mięso wieprzowe, a następnie prasowanie. Są to małe kawałki słoniny wieprzowej smażone, które od smażenia mają zacięty brązowy kolor. Aha. To jest słoninka taka w kawałkach. No chyba tak. Patrzcie, moi drodzy, jak piknik mamy. To niedobre, to jest jakaś słonina topiona, skwarki do tego. Gdyby to było ciepłe, to by było dobre, ale nie, to jest twarde, to jest mdłe. No, wziąłem to na próbę. No, tutaj kurczak na pewno będzie dobry. Po małym pitku. Bułeczka. Piknik. Piknik. Romantycznie.